Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. To już trzeci odcinek naszych rozważań wokół duchowości Nazaretu i w jaki sposób możemy czerpać, patrząc na rodzinę z Nazaretu, aby budować nasze życie rodzinne w naszej zwyczajnej codzienności. Mamy za sobą już dwa tematy. Pierwszy, kiedy mówiliśmy o życiu chwilą obecną i jak sami zobaczycie, będziemy dzisiaj troszeczkę do tego wracali, bo ta zasada życia chwilą obecną jest najbardziej fundamentalną zasadą życia duchowego, które tutaj jakoś poznajemy. A w drugim odcinku mówiliśmy o tym, że potrzebujemy prowadzić życie skoncentrowane na Bogu i życie skoncentrowane na rodzinie. Dzisiaj rozwiniemy, można poniekąd powiedzieć, i jedną i drugą zasadę, ale szczególnie w odniesieniu do modlitwy. Dlatego, że trzeci punkt naszej reguły życia brzmi następująco. Módl się nieustannie, wytrwale, z miłością. Chodź w Bożej obecności. Módl się nieustannie, wytrwale, z miłością. Chodź w Jego obecności. Będziemy starali się przyjrzeć i podnieść refleksję wokół tych aspektów modlitwy. Modlitwy, która powinna być wytrwała, nieustanna i powinna być modlitwą, która płynie z miłości, płynie z głębi naszego serca, abyśmy mogli chodzić w Bożej obecności. Pozwólcie, że podzielę się swoimi refleksjami wokół tego tematu, choć oczywiście to w żaden sposób nie wyczerpuje tego wszystkiego, co można byłoby powiedzieć o modlitwie. Ja tylko skupię się na tych kilku aspektach, które w moim odczuciu, w naszym odczuciu, w tym naszym życiu rodzinnym są tutaj takie najistotniejsze i najważniejsze. A więc modlitwa nieustanna, pierwszy aspekt modlitwy, pierwsza cecha tej modlitwy, do której Bóg nas wzywa. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, od 16 do 18, święty Paweł podaje kilka wskazówek, one są bardzo dla mnie osobiście ważne. To jest jeden z pierwszych fragmentów z Pisma, których się uczyłem na pamięć, które nosiłem w swoim sercu i noszę od tak bardzo wielu lat. Ale szczególnie zwróćmy uwagę na ten wers 17, gdzie Paweł mówi bardzo krótko, nieustannie się módlcie, nieustannie się módlcie. Zresztą to wezwanie świętego Pawła do nieustannej modlitwy nie jest czymś nowym. Tak naprawdę, kiedy spojrzymy na Ewangelię, zobaczymy, że Jezus również w wielu miejscach zachęcał do takiej trwania na modlitwie, do bycia w nieustannej łączności z Ojcem. On sam trwał w łączności z Ojcem, co chyba najmocniej widać w tej scenie, kiedy apostołowie przychodzą do Jezusa i mówią, nie mogliśmy wypędzić złego ducha. A Jezus mówi, tego złego ducha można wypędzić tylko modlitwą i postem. Po czym po prostu wyrzuca tego złego ducha. Ten fragment mówi nam o czymś bardzo, bardzo ważnym. Apostołowie prawdopodobnie trwali w takiej mentalności tego, że ich życie było jakoś oddzielone od modlitwy. Nie było przesiąknięte modlitwą i nie było przesiąknięte postem. Oni modlili się, więc oczekiwali, że zły duch zostanie wyrzucony przez Boga. Tymczasem Jezus mówi, że potrzeba trwać nieustannie w modlitwie i w poście. Nie słyszymy tam Jezusa, który mówi, dobrze, teraz zobaczcie, jak to się robi, ja wam pokażę, nauczę was. Idę teraz na tydzień modlitwy i na tydzień postu, a później wyrzucę tego złego ducha. Nie, nic takiego nie miało miejsca. Jezus po prostu mówi do tego złego ducha, aby go opuścił tego człowieka, który był opętany i następuje uwolnienie. To mówi nam o tym, że Jezus był w nieustannej modlitwie, w nieustannej łączności z Ojcem, ale też post, do którego wzywa, to jest post, w którym On nieustannie, regularnie trwał. To nie była dla Niego jakaś nowa sytuacja, oddzielona od codziennego życia. Jego życie było przesiąknięte tym rodzajem modlitwy i tym rodzajem postu, takiej ofiary, ofiarności, gorliwości, płomiennego ducha, do której również i nas zapraszam. A więc potrzebujemy uczyć się tego, aby trwać nieustannie w modlitwie. Ale to jest rzecz trudna. Szczególnie wtedy, kiedy żyjesz w życiu rodzinnym. Kiedy tak wiele rzeczy się dzieje. Dzień, który rozpoczyna się o poranku, jest pełen różnych doświadczeń, różnych zdarzeń, różnych interakcji. Dzieci pytają cię o to, co mają wziąć do szkoły. Ty pakujesz im drugie śniadanie. Szykujecie się. Cały ten poranek jest taki bardzo intensywny, bardzo aktywny i bardzo często wiele rodzin dzieli się tym, że tak wygląda cały ich dzień, że najspokojniej to jest w pracy, ale w tym życiu rodzinnym, w tym domu rodzinnym bardzo dużo się dzieje. Jak w tym wszystkim znaleźć czas na modlitwę? Jak w tym wszystkim modlić się nieustannie? To są dwa bardzo ważne pytania, na które dzisiaj postaramy się znaleźć krótką, choć mam wrażenie, że wyczerpującą odpowiedź. Oczywiście to nie jest zamknięty zbiór. Znowu chcę bardzo mocno podkreślić, że każdy z Was może mieć swoją drogę, swoje odkrycia, swoje sposoby i one są piękne, są wspaniałe. Bóg pobudza Cię do czegoś. Ja podzielę się tymi, które dla mnie osobiście są ważne, które mnie pozwalają trwać w takiej nieustannej modlitwie. Tutaj chciałbym jeszcze przywołać słowa świętej Teresy z Awila,
tej, która właściwie zreformowała Karmel, karmelitów. I to jest kobieta, która miała niesamowicie głęboki wgląd w to, czym jest modlitwa. Doktor Kościoła, która pisała o modlitwie, pisała o wzroście duchowym, ale jednocześnie bardzo twardo stąpała po ziemi. Otóż Teresa Wielka kiedyś do swoich sióstr, dla których była mentorką, mówi następującą rzecz. Mówi o tym, że powinny starać się tak modlić, aby ich modlitwa stała się ich życiem, a życie stało się modlitwą. To wezwanie do tego, aby życie stało się modlitwą, a modlitwa stała się życiem, jest czymś, co bardzo dobrze rezonuje z naszym życiem rodzinnym. Chodzi o to, aby ta modlitwa przesiąkała naszą codzienność. Żeby, oczywiście ważny jest ten czas takiego, taki szczególny czas, kiedy spotykasz się z Bogiem, i o tym mówiliśmy już ostatnio. Ale chodzi o to, abyśmy potrafili w naszej mentalności, w naszej myślach, w naszym sercu nieustannie dostrzegać to, że Bóg jest blisko, nieustannie mówić z Nim, nieustannie być z Nim w relacji. Tak jak Henoch, który chodził z Bogiem w przyjaźni przez bardzo wiele lat, a później Bóg go zabrał, czytamy w Księdze Rodzaju. To był człowiek, który trwał w bliskiej, bardzo bliskiej więzi z Panem. On chodził z Bogiem dzień w dzień. To nie była dla niego sytuacja wyjątkowa, ale on trwał w relacji ze swoim przyjacielem. I Bóg wzywa nas do tego rodzaju przyjaźni, wzywa nas do tego, abyśmy trwali przy Nim, abyśmy byli nieustannie z Nim złączeni. No ale zobaczmy, jak zrobić to konkretnie. Po pierwsze, wydaje mi się, że czymś bardzo ważnym jest nadawanie intencji temu wszystkiemu, co robimy. Trochę już o tym mówiliśmy przy okazji życia chwilą obecną, ale to znów tutaj znajduje swój wydźwięk, kiedy mówimy o modlitwie. Posłuchajcie fragmentu z listu do Kolosan, to jest 3 rozdział, 17 wers, który w jakimś sensie wyjaśnia nam, czy podkreśla nam prawdę, na czym może polegać ta nieustanna modlitwa, która wyraża się poprzez nadawanie właściwej intencji temu wszystkiemu, co robimy. Święty Paweł pisze tak do Kolosan. Cokolwiek czynicie, słowem lub czynem, wszystko w imię Pana Jezusa, przez Niego dziękując Bogu Ojcu. Święty Paweł w tym jednym zdaniu zawiera niesamowitą głębię. To jest umiejętność, to jest dar, który Paweł otrzymał. W jednym zdaniu wyrazić ogromnie dużo treści. Bo Święty Paweł mówi tutaj i zachęca nas do tego, abyśmy cokolwiek czynimy, czy to słowem, czy czynem, czy działaniem, żebyśmy robili wszystko w imię naszego Pana. To znaczy, abyśmy nadawali temu właściwą intencję. To znaczy, abyśmy czynili z naszej pracy, z naszych codziennych obowiązków modlitwę. To właśnie na tym polega ta duchowość Nazaretu, kiedy udaje nam się nasze codzienne obowiązki, naszą codzienną pracę, którą wykonujemy, przekuwać na modlitwę. Dlaczego? Dlatego, że robię to z miłości do Boga, robię to z miłości do bliźnich, którym ta praca służy, a w których Bóg mieszka. I to jest, myślę, coś absolutnie podstawowego i kluczowego. Nasza modlitwa stanie się nieustanną modlitwą, kiedy będziemy świadomie, tu potrzeba naszej świadomości, mojej świadomości, kiedy zaczniemy bardzo świadomie wykonywać te nasze obowiązki, tą naszą pracę z miłości do Boga, z miłości do naszych bliźnich, do naszych najbliższych, którym ta praca służy. Wtedy każdy zwyczajna rzecz, niezależnie od tego, czy zajmujesz jakieś wysokie stanowisko, czy twoja praca jest zupełnie niezauważalna, dla Boga będzie, przez Boga będzie widziana. To niesamowite, że Bóg patrzy na nas i widzi wszystko, co robimy dla Niego. Nawet jeżeli nikt więcej tego nie zauważy, Bóg widzi twoje serce i On będzie cieszył się z tego, będzie doceniał, będzie podziwiał, będzie zachęcał, umacniał cię w tym, kiedy będziesz starał się, kiedy będziesz starała się wykonywać wszystko, te najdrobniejsze rzeczy z miłości do Niego. To nie umknie Jego uwadze. I to jest bardzo ważne. A więc to jest pierwsza rzeczywistość modlitwy nieustannej. Nadawać właściwą intencję i wszystko, co robimy, robić z miłości do Boga. Wtedy to staje się modlitwą. Intencja, twoje działanie przekuwa, przemienia na modlitwę, która wznosi się do Pana, którą On przyjmuje jako wyraz twojego uwielbienia, jako wyraz twojej pamięci o Nim. O to właśnie idzie w modlitwie. Druga wskazówka, czy drugi sposób, który mnie osobiście pomaga trwać w takiej nieustannej modlitwie, polega na tym, że staram się odnajdywać w tym wszystkim, co przynosi dzień, w tym wszystkim, co przynoszą okoliczności zewnętrzne, zaproszenie do tego, aby się modlić. Kiedy patrzymy na rzeczywistość, która jest wokół nas, widzimy, że Bóg jest we wszystkim, przez wszystko może do nas mówić. Innymi słowy, możesz patrzeć na to, co dzieje się wokół ciebie i odbierać to jako zachętę do tego, aby trwać w bliższej społeczności z Panem. Jeśli jedziesz na przykład samochodem do pracy i mija cię straż pożarna albo mija cię karetka pogotowia, możesz odczytać to jako zaproszenie do modlitwy. Ktoś potrzebuje teraz być może twojej modlitwy, więc stań przed Panem i módl się za tą osobę, której nie znasz.
po to, aby Pan przyszedł jej z pomocą, aby jej błogosławił. Kiedy ktoś zwraca się do Ciebie, dzieląc się jakąś swoją trudnością, jakimiś problemami małżeńskimi, problemami w pracy, swoimi osobistymi, odbierz to jako zaproszenie do tego, aby za tą osobę się pomodlić. Nie musisz wcale tego mówić. Bóg widzi w ukryciu. Nie musisz mówić natychmiast tej osoby: ja się za Ciebie pomodlę. Jest taka anegdota, która mówi o tym, że największe i najczęściej powtarzane kłamstwo przez chrześcijan brzmi właśnie w ten sposób: ja się za Ciebie pomodlę. Nie chodzi o to, abyś składał deklarację, ale abyś je wypełniał. Więc możesz natychmiast stanąć przed Panem i już w duchu modlić się za tę osobę, która do Ciebie przyszła z tą sprawą, która ją jakoś obciąża, abyśmy wypełnili słowa świętego Pawła: jedni drugich brzemiona noście. A więc widzicie, możemy szukać tej zachęty do modlitwy, kiedy doświadczasz jakiegoś nieporozumienia z Twoją żoną, z Twoim mężem, może z Twoim dzieckiem, nastoletnim dzieckiem, odbierz to jako zachętę do modlitwy za tą ukochaną Ci osobę. Kiedy coś wykonujesz, rozglądaj się, bądź czujny, wyłapuj te sygnały, do których Bóg zaprasza Cię do modlitwy. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo wiele. Tu potrzebna jest czujność. O czujności już mówiliśmy, jak sami zobaczycie, ta czujność będzie się przejawiała właściwie przez wszystkie punkty naszej reguły życia. Okazuje się, że właśnie ta czujność jest fundamentem tego, aby coś zaczęło się w naszym życiu zmieniać. Potrzebuję nie tylko wiedzieć, jak mam żyć, jak budować to życie rodzinne, jak budować to życie wewnętrzne, to życie duchowe, na wzór świętej rodziny z Nazaretu, ale potrzebuję być czujny po to, aby tą wiedzę przenosić, w jakimś sensie zaszczepiać w moim codziennym życiu. To wymaga czujności, otwartych oczu wiary, żeby to wszystko zauważać, dostrzegać i reagować we właściwy sposób. Czujność na szczęście jest tą rzeczywistością, w której możesz się nauczyć, którą możesz wytrenować, więc zachęcam Cię do tego, abyś po prostu podejmował próby, abyś podejmowała starania, a Bóg będzie Ci błogosławił. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że Bóg współdziała z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Tak mówi nam list do Rzymian 8:28 i mamy pewność, że kiedy robimy to, do czego Bóg nas powołał, a nie absolutnie jesteśmy przekonani o tym, że Bóg powołał nas do modlitwy, sam o tym mówi, do tego, aby nasze życie było nieustannym wielbieniem Go w duchu i w prawdzie, możesz być pewny, możesz być pewna tego, że On sam będzie Cię wspierał. On sam będzie umacniał Twoje kroki. On sam będzie współdziałał, czyli będzie Ci przydawał swojej łaski, aby Tobie się to powiodło. Wszystkie owoce swoich starań oddawaj Panu, aby nie stać się pysznym, ale pamiętajmy o tym nieustannie, że to Bóg daje wzrost, że to On pomaga nam wzrastać. O tym mówi nam też święty Paweł, kiedy wyjaśnia, że jeden może siać, drugi może podlewać, ale to Bóg zawsze daje wzrost. Również w Twoim życiu rodzinnym, małżeńskim, Twoim osobistym, to Bóg będzie dawał Ci wzrost. Więc daj wszystko z siebie, co możesz. Staraj się być czujny i uważny, ale proś Boga o tę łaskę świadomości, czujności, dostrzegania tych sygnałów, które On Ci daje, trwania w tej nieustannej modlitwie i On sam będzie Cię wspierał. Trzecia rzecz, którą możesz zrobić, aby trwać w tej nieustannej modlitwie, to jest rzecz, o której będziemy mówili więcej. Jest to bardzo ważna postawa, na tyle ważna, że znalazła swoje osobne miejsce w naszej regule życia, a więc trwanie w nieustannym uwielbieniu. Święty Paweł we wspomnianym liście do Tesaloniczan 5:16-18, właśnie w 18 wersie, mówi o tym, że mamy nieustannie dziękować. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Wzywa nas do tego, abyśmy trwali we wdzięczności, w uwielbieniu. Kiedy coś Cię spotyka trudnego, kiedy doświadczasz jakiejś rzeczy, która jest dla Ciebie miła, natychmiast wchodź w uwielbienie. Cokolwiek się dzieje, staraj się trwać w uwielbieniu. To również sprawi, że Twoje codzienne życie będzie przesiąknięte modlitwą. Dlatego, że po pierwsze, będziesz nadawać intencje swojej pracy, swojemu działaniu, wysiłkom, które podejmujesz. Po drugie, dlatego, że będziesz widziała zaproszenia, które Bóg kieruje właśnie do Ciebie, abyś się modlił w tych konkretnych intencjach. I wreszcie po trzecie, to, co sam będziesz przyjmował, to, co Ciebie będzie spotykać, to, co Ciebie będzie dotykać, będzie również zaproszeniem do tego, aby Boga uwielbiać. W ten sposób modlitwa przesiąknie całą Twoją codzienność. Ta reguła życia mówi o tym, ten trzeci punkt reguły życia mówi o tym, że mamy modlić się nieustannie, ale to nie wszystko. Mamy modlić się wytrwale. O wytrwałości słyszymy i w wielu miejscach Pisma Świętego, chyba najmocniej, najbardziej wprost mówi Jezus o tym w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, wers od 7 do 11. I tam właśnie na samym początku tego fragmentu Jezus mówi tak: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, otwierają. To jest wezwanie do wytrwałości.
Znajdujemy później kolejne przypowieści, w których Jezus mówi o wytrwałości, kiedy mówi o ubogiej wdowie, która przychodzi prosić o to, aby obrońca wziął ją w obronę. Wiele jest tych obrazów, w których Jezus zaprasza do wytrwałości. Sam również daje nam przykład doskonałej wytrwałości. Wytrwałości, która oznacza, że niezależnie od tego, czy jest mi trudno, czy jest mi łatwo, czy mam ciemną dolinę, czy może jest to czas moich wzlotów, a może jednak moich porażek i upadków, staram się trwać w tym, co sobie postanowiłem. Nie patrzę na swoje uczucia, ale patrzę na swoją wiarę. To jest bardzo ważne. Bardzo wiele osób załamuje się w swoim życiu modlitewnym, najczęściej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie widzą owocu. Nie widzą owocu swojej modlitwy. I tutaj chciałbym powiedzieć, dlaczego wytrwałość jest tak ważna i posłużyć się obrazem, który do mnie osobiście wiele, wiele lat temu bardzo mocno przemówił. Otóż...